takiej współpracy bezpośredniej społeczeństwa z policją, a jak wiemy, bez takiej dobrej współpracy sprawna i skuteczna policja w zasadzie jest niemożliwa. Także potwierdzają się te dane w województwie lubuskim, ponad 16 tysięcy zgłoszeń, które otrzymała policja w ramach tego instrumentu, z tego prawie że dokładnie 50% potwierdzone, co daje nam ścisłe miejsce w czołówce krajowej. My staramy się to bezpieczeństwo budować w oparciu o takie trzy filary. Realizacja programu dzielnicowy bliżej nas, reaktywacja posterunków policji i to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali najwięcej, czyli krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, czyli taka platforma, przez którą mieszkańcy mogą w sposób bardzo bezpośredni pomagać nam identyfikować zagrożenia, a my poprzez te nasze działania je eliminować.